Hej kochani, przychodzę do Was dzisiaj z filmikiem, w którym pokażę Wam produkty, które ostatnio sobie zakupiłam. Jeżeli któraś z Was posiada te produkty, używała już ich kiedyś, to napiszcie mi proszę, jak się one u Was sprawdziły, czy z których jesteście jakoś, nie wiem, wybitnie zadowolone, które zrobiły Wam krzywdę może. Tak więc szybciutko przechodzimy już. Kupiłam sobie w tym miesiącu, moi drodzy, znów zawitałam do pana, do dziadziusia z Somalii, tak, który jest taki pocieszny, naprawdę ja nie mam pojęcia, jak on prowadzi ten sklepik, ponieważ on nawet dobrze po włosku nie mówi, aczkolwiek jest tam, sprzedaje i ja zawsze... Zawsze wychodzę stamtąd uśmiechnięta, jak jestem. I tym razem też kupiłam sobie, już mieliście okazję widzieć ten olejek w filmiku, którym pokazywałam Wam, jak robię balsam do demakijażu. I tak jak widzicie, on zmienił całkowicie swoją konsystencję teraz, ponieważ we Włoszech u nas teraz jest już bardzo, bardzo ciepło. Ja w tej chwili w domu mam 23 stopnie, więc... Przy takiej temperaturze on z formy stałej zmienia się na całkowicie płynną i to jest czysty olej kokosowy i ja za niego zapłaciłam 2,50 euro. I następnym olejem, który kupiłam sobie w tym właśnie sklepiku, to jest olej z czego? Z migdałów. Olej z migdałów, też całkowicie czysty z migdałów, prawda, zawiera 100% tego oleju z migdałów, który chcę używać do wykonywania peelingów kawowych, tak? I za ten olej zapłaciłam już trochę więcej, tu się trochę otuściło, nie wiem, czy to będzie widać. W każdym razie zapłaciłam za niego 6,50 euro. Następnie, moi drodzy, byłam w Lidlu, no i tam znów zakupiłam jeden olejek. Jest to, wiem, że teraz u Was jakoś w tygodniu chyba był w Lidlu tydzień urody czy coś takiego i wiem, że te produkty u Was też były dostępne. Natomiast ja sobie właśnie zakupiłam olejek do masażu. Pudełko kartonowe wygląda w ten sposób, on tutaj był w środku. Słuchajcie, jeżeli chodzi o skład, to ma rewelacyjny, bo ma po prostu na pierwszych miejscach po glicerynie ma olej palmowy, olej ze słodkich migdałów, tokoferolo, czyli witaminę E. Naprawdę same dobre składniki. Jeżeli chodzi o zapach, to jest tu moim zdaniem wyczuwalny taki trochę zapach męski, powiedziałabym takiej wody po goleniu. Natomiast on później na skórze absolutnie w niczym mi nie przeszkadza, nie utrzymuje się nie wiadomo jak długo, natomiast jeżeli chodzi o nawilżenie, to jest po prostu rewelacyjne. I kurczę, niestety nie mam rachunku z Lidla, ale on kosztował coś w granicach chyba 2 euro z hakiem. Następnie kupiłam sobie ponownie ten mój ulubiony ostatnio żel do higieny intymnej. Jest tani, kosztuje 1,49 euro za 500 ml pojemności. Jest delikatny, fantastyczny, super się pieni, robi co ma robić. Ja go bardzo, bardzo lubię i polecam. I skład też ma rewelacyjny. No i z tego tygodnia urody wybrałam sobie jeszcze szampon do włosów, 250 ml pojemności i on, kurczę, kosztował też coś chyba w granicach euro 50, jeżeli się nie mylę, no nie pamiętam dokładnie. I on jest z kolei z wyciągiem z oliwek. Umyłam już dwa razy nim włosy, bardzo fajne, pozostawia te włosy takie miłe w dotyku, naprawdę błyszczące też. Bardzo sympatyczny produkt i taka fajna, mała, poręczna buteleczka. Widzicie, ona nie jest większa niż moja dłoń. Także też na jakieś wyjazdy fajnie się sprawdzi. I kupiłam sobie jeszcze masło do ciała. Kolejne, moi drodzy. Wiem, że mam ich dużo, ale cóż, siła wyższa. I tym razem wybrałam sobie właśnie z mango.
do skóry normalnej i suchej. Były jeszcze kakaowe, które też przepięknie pachniały i miały być jeszcze, to znaczy były, bo w ofercie były kokosowe, natomiast kiedy ja dotarłam do sklepu, no to już tych kokosowych nie było niestety, bo tak szczerze powiedziawszy, to na tym kokosowy się czaiłam, no ale skoro go nie było, no to wybrałam sobie ten mango, który też super pachnie, też ma rewelacyjny skład. Fajnie się wchłania, nie pozostawia tej skóry jakiejś takiej tłustej, lekki, taki letni, owocowy zapach. Bardzo, bardzo fajna rzecz i on kosztował chyba niecałe 5 euro, 4 tam z groszami. I z myślą już o lecie zakupiłam dla Karolinki, ale ja myślę, że i my będziemy tego używać, bo w sumie to jest przeznaczone dla dzieci, ale nigdzie nie jest napisane, że dorośli tego nie mogą stosować. Faktor, już zarezerwowaliśmy, słuchajcie, wyjazd na Chorwację, więc kupiłam mleczko do opalania z faktorem 30, aby się chronić przed tym słońcem. No i w Lidlu jeszcze zakupiłam płatki kosmetyczne, te, które kupuję zawsze. Bardzo je lubię z tego względu, że one są zszywane na bokach tak jakby i po prostu nie rozwarstwiają się tak głupio i zawsze mnie to denerwuje, jak się płatki kosmetyczne tak rozwarstwiają. No i cóż, i poszłam jeszcze do takiego sklepu, który tutaj u nas we Włoszech nazywa się Acqua e Sapone, czyli woda i mydło, ponieważ chciałam tam kupić ten krem, który tak Ania ostatnio zachwalała z Herboristica, natomiast w naszym Acqua e Sapone niestety tej marki nie sprzedają, no cóż, będę szukać dalej, natomiast nie wyszłam stamtąd też z pustymi rękami, zakupiłam sobie, to był duet, słuchajcie, to był duet, który kosztował mnie, zaraz Wam powiem, 2,90. I to jest baza, która ma za zadanie wzmacniać paznokcie, sprawiać, że będą one twardsze. I taki piękny, brzoskwiniowy lakier, myślę, że nadający się fantastycznie na tą porę roku, która obecnie jest, więc to jest to. Następnie kupiłam sobie pomadkę z czego? Z Maybelline, tak? Tak, z Maybelline. Jakaś zaćma mnie złapała, słuchajcie. O numerku 410. I to jest też taki fajny, trochę brzoskwiniowy. Tutaj kamera, widzę, przekłamuje kolor. Natomiast to jest taki fajny, mandarynkowy kolor. Tutaj macie swatch. Fajnie nawilża też usta, nie wysusza w jakiś sposób. Fajnie się nawet utrzymuje. I do tego dokupiłam sobie tym razem z Debora błyszczyk, który ma za zadanie wzmacniać, raczej powiększać nasze usta o 25%, ponieważ tam ma jakiś wyciąg, coś tam z kwasem hialuronowym, tutaj możecie sobie zobaczyć. I on jest w takim kolorze też brzoskwiniowym, mandarynkowym. I faktycznie po nałożeniu go na usta czuję takie lekkie mrowienie, szczypanie, takie dziwne uczucie. Tutaj Wam pokażę może obok tej pomadki. Tak on wygląda, jest on tutaj z tej strony. Jedyne co, to jest beznadziejna szpatułka, bo to taka jest naprawdę szpatułka, ni to pędzelek, ni to gąbeczka, tylko taka po prostu plastikowa szpatułka, która mało jest sympatyczna na naszych ustach, w dotyku na naszych ustach, tak? I tam kupiłam sobie jeszcze, co? Zapach do samochodu z Hello Kitty, truskawkowy, tu zostało mi jedynie opakowanie, ponieważ zapach już wisi w samochodzie. Aha, tylko Wam nie powiedziałam cen. Ta pomadka kosztowała mnie 4 euro, bo była ona na gigantycznej przecenie. Natomiast błyszczyk kosztował mnie też 3 euro, też z przeceny. No i zapach do samochodu, jeżeli by kogoś interesowało, 2,5 euro. Okej, okay, no i co? I ostatnim zakupem, który zrobiłam, to jest to, co kupiłam sobie wczoraj. Spodnie w Zarze.
kolorze różowym. Matko, są takie duże, że się nie mieszczą w kamerze. Takie proste i tutaj z nogawką taką zwężoną do dołu, podwiniętą lekko, zwykłe, proste takie. I zapłaciłam za nie 25,95 euro, czyli praktycznie 26 euro. Ok, kochani, i to są wszystkie rzeczy, które ostatnio kupiłam. Miałam nie robić zakupów, no ale cóż, czasami tak wychodzi, że nie planujemy, a jednak coś tam zawsze kupimy. Tak jak Wam mówiłam na początku filmiku, jeżeli któraś z Was czegoś używała, ma jakieś zdanie na temat któregokolwiek z tych produktów, to dajcie mi znać na dole. Tymczasem pozdrawiam Was ciepło, ściskam buziaki, miłego dnia życzę i do następnego razu. Pa!